Gwiazdor kina PRL został skazany na 32 lata więzienia. Nie uwierzycie, co dziś robi Jerzy Nasierowski. Jerzy Nasierowski był gwiazdą kina PRL. Bardzo długo nikt nie miał pojęcia o tym, że aktor prowadził podwójne życie. W latach 70. usłyszał wyrok 25 lat pozbawienia wolności. Do tego doliczono jeszcze karę za nielegalny handel dziełami sztuki i antykami. Nasierowski przesiedział w więzieniu 10,5 roku z 32 zasądzonych. Wiemy, czym dzisiaj zajmuje się 91-letni aktor. W latach 60. XX wiek Jerzy Nasierowski był jedną z najjaśniejszych gwiazd polskiego kina i teatru. Partnerując takim aktorkom jak Elżbieta Czyżewska czy Pola Araksa, zdobywał uznanie publiczności nie tylko na ekranie, ale i na deskach teatru. Jego talent ujawniał się również w popularnych serialach, takich jak Stawka większa niż życie. Jednak za fasadą artystycznego sukcesu kryło się drugie, mroczne oblicze aktora, życie przestępcze. Podwójne życie gwiazdora, Jerzy Nasierowski popadł w konflikt z prawem. Nikt, ani rodzina, ani koledzy z branży, nie podejrzewali, że Nasierowski prowadził podwójne życie. Włamania, kradzieże, przemyt, to wszystko stanowiło jego tajemniczą codzienność. Gdy prawda wyszła na jaw, aktor stał się synonimem skandalisty, choć sam nigdy nie przyjął tej etykiety. W rozmowie z Metro Nasierowski opisywał siebie w sposób, który zaskakiwał otwartością. Pisarz, aktor, eks-więzień, eks-łodziej, peał, ateista, lewicowiec. Walczący. W razie czego poszedłbym na barykady, mówił. Wspominał o swoim pochodzeniu z rodziny szlacheckiej, herbu Ślepowron, co budziło dodatkowe zainteresowanie jego osobą. Jego mieszkanie na warszawskiej Starówce było pełne antyków, a życie towarzyskie, obrosłe w legendy. Celebryta czasów PRL-u, otwarcie przyznający się do swojej homoseksualności, był postacią, która nieustannie wzbudzała emocje. Jednak to nie tylko życie prywatne Nasierowskiego było pełne sensacji. Jego romans z młodszym o 19 lat Andrzejem Rukuszewiczem, który miał zawodowo zajmować się montażem instalacji sanitarnych, a prywatnie, kradzieżami, doprowadził aktora za kraty. Razem stworzyli parę, która nie tylko dzieliła życie codzienne, ale i wspólnie dokonywała kradzieży. Nie jestem skandalistą i nie szukałem dodatkowych atrakcji, one się do mnie w naturalny sposób przyklejały. Zakochałem się. Akurat tak się złożyło, że był to młody 16-letni złodziejaszek. Nie wywodził się z marginesu. Jego ojciec był matematykiem, pisał książki dla szkół. Wcześniej zmarł i to była główna przyczyna zagubienia się mojego partnera. Słusznie większa wina została przypisana mnie. Nie oszukujmy się. 35-letni facet ponosi moralną odpowiedzialność za 16-latka. Jestem w tym przypadku całkowicie po stronie sądu, opowiadał aktor w wywiadzie dla Plejady. Gwiazdor PRL, Jerzy Nasierowski spędził ponad dekadę w więzieniu. Tragicznym epizodem w życiu Nasierowskiego było włamanie do willi Miry Grelichowskiej-Wajdy, podczas którego doszło do śmierci pielęgniarki Anny Wujek. Aktor, który nie uczestniczył bezpośrednio w napadzie, zeznał później przeciwko swojemu kochankowi, co stało się początkiem procesu sądowego.
Ze względów humanitarnych chcę wyjaśnić znane mi okoliczności dotyczące zabójstwa Anny Wujek, dokonanego przez Andrzeja Rukuszewicza i Macieja Banasia. Chcę to wyjaśnić dlatego, że do odpowiedzialności za dokonanie tego przestępstwa zostały pociągnięte osoby niewinne, zeznał aktor. Proces Nasierowskiego był szeroko komentowany w prasie. Oskarżony o opracowanie planu napadu na willę i przyczynienie się do śmierci Anny Wujek, aktor stanął przed sądem. Prokurator domagała się dla niego surowej kary, ale ostateczny wyrok, 25 lat więzienia, był wynikiem kompromisu. Słusznie moralnie odpowiadałem za pośredni udział w tzw. zabójstwie, zasadnie za kradzieże i przestępstwa skarbowe. Ale proces był farsą. Mój obrońca, z czasem okazało się tajny współpracownik, pominął wpis w aktach sprawy, mówiący, że to ja zawiadomiłem milicję, komentował aktor w rozmowie z Wirtualną Polską. W więzieniu Nasierowski spędził 10,5 roku, które wykorzystał na przygotowanie materiałów do swojej książki Zbrodnia i wyjście z więzienia w 1983 roku dzięki wstawiennictwu wpływowych osób, otworzyło przed Nasierowskim nowy rozdział życia. Jego książka, wydana pod pseudonimem, stała się bestsellerem, a on sam, choć skromnie żyjąc z niskiej emerytury, nadal jest aktywny twórczo. Wiemy, czym dzisiaj zajmuje się Jerzy Nasierowski. Dziś w wieku 91 lat, Jerzy Nasierowski nie stroni od nowych technologii i próbuje swoich sił na platformie TikTok. Jego nagrania, w których dzieli się z fanami codziennością oraz komentarzami do aktualnych wydarzeń w Polsce, zdobywają popularność wśród użytkowników sieci. Potrafię do minimum ograniczyć własne potrzeby. Udaje mi się zarobić niewielkie pieniądze w teatrze. Niestety nie gramy zbyt często, bo obsada naszego spektaklu to grupa fantastycznych, zdolnych aktorów i jest nam trudno pogodzić inne zobowiązania z pracą w spektaklu, mówił aktor w rozmowie z Plejadą. Mimo burzliwej przeszłości Nasierowski wydaje się być postacią, która odnalazła spokój i pogodziła się z własnymi błędami. Jego życie, pełne zwrotów akcji, jest przypomnieniem o tym, jak cienka jest granica między blaskiem a cieniem, między sukcesem a upadkiem.